Luty i marzec nie były najlepsze dla inwestorów na rynkach akcji, również na GPW. Na te dwa miesiące przyniosły dość istotne spadki. Natomiast jest pewna szansa na to, że kwiecień przyniesie tutaj odreagowanie. Przynajmniej takie przejściowe. ciekawe Do ciekawych wniosków można dojść obserwując sezonowość w ostatnich latach na rynkach akcji, nie tylko w Polsce, ale ogólnie na, na świecie, na głównych indeksach. Okazuje się, że Kwiecień jest albo najlepszym miesiącem, albo drugim najlepszym miesiącem, a ogólnie najlepszym okresem jest marzec-kwiecień. Patrząc na niemiecki rynek akcji w ciągu ostatnich 10 lat, to właśnie kwiecień był najmocniejszym miesiącem. Na GPW dla WIG-20 kwiecień był drugim najlepszym miesiącem, podobnie na Wall Street, jeśli chodzi o SP500. Biorąc pod uwagę to, że marzec był słaby, to skoro ten okres wiosenny ogólnie rzecz biorąc przynosił w ciągu ostatnich 10 lat wzrosty, no to można mieć nadzieję, że przynajmniej ten kwiecień będzie, będzie wzrostowy. Oczywiście jest to tylko jakaś prawidłowość z przeszłości. Ona nie musi znaleźć potwierdzenia. W kolejnych latach, bo zgodnie z teorią efektywnych rynków finansowych, coś takiego jak sezonowość, cena akcji w ogóle nie powinna występować, i tutaj trzeba mieć to na uwadze, ale jest też kilka innych powodów, dla których no moim zdaniem, takim krótkim terminie umiarkowane odbicie na, na giełdach jest całkiem prawdopodobne. Po pierwsze, jeśli popatrzymy sobie na wiele indeksów, osiągnięte zostały dość istotne wsparcia, od których te indeksy odbijają. Czy na czy w przypadku DAXa, tam mam taki poziom dość mocny w okolicach 11800 punktów, czy S&P 500, gdzie próbuje się kształtować takie podwójne dno, czy właśnie ten nasz WIG20, poziom 2200 punktów, który też wskazywany był wcześniej i wydaje się bronić jako wsparcie, może zachęcać inwestorów patrzących właśnie na wykresy do krótkoterminowych zakupów. No i wreszcie warto wskazać na rozgrywkę polityczną, jednak luty, Szczególnie właśnie marzec to była eskalacja tych obaw o, o wojny handlowe. Być może teraz będziemy mieć taki etap trochę schłodzenia tych, tych napięć. Jeśli strony usiądą do jakichś rozmów, to nawet niezależnie od tego, jak te rozmowy się zakończą, może to być takim promykiem nadziei dla, dla rynków finansowych. No chociaż tutaj trzeba pamiętać o tym, że jednak amerykański prezydent jest nieprzewidywalny i, i dziś może się wydawać, że wszystko idzie w dobrym kierunku, a Jutro zobaczymy kolejny tweet, który całkowicie zmieni ten nastrój rynków. Natomiast to jest coś, czego nie możemy kontrolować. Patrząc na cały ten obraz sytuacji, no można mieć nadzieję, że ten bieżący miesiąc będzie w końcu dla rynków akcji wzrostowy.